Hej, witam was bardzo serdecznie, tu jest Tyron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Red Dead Redemption 2. Idziemy sobie ten... Albert Mason znowu tu jest. Albert Mason? A tak. Ten od fotografii, śmieszny. Którego już dwa razy, albo trzy razy uratowaliśmy. To tym razem nam zaś wymyślił, kurde. So, you're still alive. Mr. Morgan! How are you? Indigestible, apparently. Też nie, Morgan, nie Mason. How's the project going? Well, this is God's country, and I am his faithful servant, although perhaps not his most talented one. I have been trying to capture the grace of the wild horses here for weeks, only the buggers can't stand me. Ah. That is a silver dapple pinto. No, beautiful. Won't come anywhere near me, of course. He can smell my stupidity. Well, how about I drive him over? Oh, that might help. Can you be bothered? I feel like such a blunderer. Sure, wait here. At least this time I doubt I'll get eaten. Wsiądź na konia. Chodź, koń. Jest do dzikich koni. Pewnie będę musiał złapać. Dobra, dobra, koniki. Jejku. Co to za skok? Wiem, że kiedyś się te koniki dzikie na las łapało. Tu też tak działa to na takiej zasadzie mniej więcej? Mniej więcej. A to co za dzwoneczek? Dzikie konie. Zastanawiać się, co robię. Czemu nie gram? Aha, tak to jest, jak się komuś odpisuje. Życie. A wsiądź na konia. O Boże, myślałem, że ten, że... Las sobie te sprawy. Spokojnie, dzikie koniki. A, na równiny. Okej, też coś tak. Aha, ale też takie było coś ten. W pierwszej tylko to były ten bydło, a nie koniki. Bądźcie grzeczne. Tamtą stronę! Bo jak nie, to was... Wio, wista, wio! Wio! Ty, jak sobie... rządkiem. No szybciej, halo! Mustangi z dzikiej doliny, kurde! Wio. Koniki. Chyba się gubicie coś. Nie deptajcie się, halo! Bądźcie grzeczne. Nie! Ten pan na nas krzyczy! Nie możemy ten... Tak, udało ci się to czasz puchę. Ciesz się. No chociaż raz nie ścigał go jakiś dziki zwierz. No i co? No,
No, but I can ride a horse. Well, in my world, that makes you a genius. You're too kind. So how are the photos coming along? Oh, amazing. Here, I have a print of the wolves. Oh, wilków. Before they tried to eat us. It's for you. That's real fine. Well, thank you. Take care, Mr. Mason. You too, sir. Nie, Mason, dobrze. You too. Dobrze myślałam. Okej, dobra, nie, to chciałam zadanie, wiecie. I zrobimy sobie chyba cięcie, bo tu aż taki kawał jest jazdy, wiecie. Nie opłaca się. Chyba, że zaś przejedziemy się koleją. Co by na to? Bo tu raczej powinien być ten... Tu gdzieś jest ten... Do Valentine byśmy się przejechali pociągiem. Pociągiem. Chodź, kuń. Kuń, chodź. No i to będzie... To jest pomysł. Masz w ogóle gdzieś jedzie pociąg. Halo, pociąg, zabierz mnie gdzieś. Nie wiem, w którą stronę jedziesz. Ale zaraz pojedziesz w moją stronę. Wejdziesz mi? Nie wejdziesz mi? Aleluja. Halo, bilety. Tak, płaciłam ten... płaciłam... grzywnę. Valentine. I macie taniej pociągiem jechać niż dyliżansem. Dyliżansem by kosztowało was 4,50 $4, a pociągiem macie do Valentine 2,20. Ja już jestem obeznana. No, jesteśmy na miejscu. Trwa to chwilę. Johna Marstona chyba tu mamy. Spotkamy. Tak, Johna mamy. Rusznikarz. Czy ja chcę rusznikarza ten odwiedzić? Może na razie nie, chociaż mam już kupę kasy, jak widzicie. $800 to już nie są, wiecie, nie jest nic. To jest sporo kasy na tamte czasy. Haha, się rymło aż. Dobra, co tam John chce? Auction yard. To sprzedajecie. Jejku, nawet przyjechać nie dozum. Kurczę, ostatnio, wiecie, się smuciłam, bo... Na Xbox, ale to nie wiem, naprawdę się zastanawiam nad tą subskrypcją tego... plusa, tego najwyższego. Chciałabym bardzo, 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 bardzo intensywnie grać na PlayStation. Co się różnie u mnie. Mija się z celem czasem. Czwórki w ogóle nie odpalam, kiedy ja odpalałam. Jejku, jejku, trochę dalej. No i fajnie, no bo tam w tym najwyższym... Znaczy, zobaczymy, na Amerykan... Amerykan jest ten... Red Dead Redemption pierwszy... Ten pierwszy Red Dead Redemption, więc mogłabym sobie go tu odpalić. Ale tak mówię, zastanawiam się. No bo to już jutro chyba, no nie? Prawda, tak, to jest na środę odcinek. Jutro już jest ten plus, ten... Sporo tam jest takich jakichś fajnych gier, których bym ograła. Jak wiecie, dzisiaj już jest ten... Nie, dzisiaj, jutro. Czwartek jest
Będzie tylko Red Dead Redemption. To będzie Red Dead Redemption. Wtedy mogę sobie pozwolić na streamy, ale tak jak mówię, muszę skończyć Deadloopa. Deadloopa, Dying Light 2. Wtedy ogram sobie tamte gry. Wtedy to szybciej ogram, no bo tak 2 godziny, 3 godziny by był stream z jakiejś innej gry. Plus te 2 godziny Diablo. No i jeden odcinek standardowy. Nie wiem jakby, ale ja się bardzo cieszę. Chcę sprawdzić, jakby to wyglądało. No to załatwię, tak troszkę szybko. Jezu, co ja mam z tym gardłem? Chyba za dużo się... ten... Za dużo gadam. Zaś się będziemy lać, jejku, John. I hop, rzucił, dosłownie. A, do rośnika, że? A kto za niego zapłaci? Stać mnie, no wiecie. Shouldn't be a problem. You want to see what we've got? It's all in the catalog here. Okay. Karabin, karabin. Powtarzalny, nie karabin po prostu. No, za free, no to... No, taki, wiecie, standardowy. Wycieś broń. Czysta jest. Elementy, co my mamy? Lufa. Kwint lufy. Nie będę, wiecie, nic tu pakować w to, bo i tak kiedyś ten celownik optyczny? Jejku. O, jejku. A długa luneta. Jejku. Olba. Nie, na razie nie będę nic ten... wymagać od tej broni. Jakie ładne, skórzane. Styl? Jaki styl? Metal? A kolory można zmienić. Grawerunek. Nie wiem, gdzie on jest. Aha, tu jest. Aha. Ładne. O, taki metalowy coś. Nie? Aha. Jezus Maryja, po prostu. Alleluja. Skóra. Kolor skóry. Nie, no nie będę płacić. Lakier. Dobra, nie będę nic kombinować. Wybierz. Amunicja. Będzie niespodzianka, bo macie cięty odcinek. Tamten część nagrywałam 2 dni temu, a teraz nagrywam tą drugą. Niestety tak mi wyszło, a... No niestety też nie mieliście, kurczę, odcinka wczoraj tak, bo to na dzisiaj potrzebuję. Nie miała możliwości. Tak się czasem zdarza, ale to bardzo rzadko, wiecie, to się nie musicie martwić, że nagle zniknę. I nie będę nagrywać. Nie. Nie, będziemy grać. Tylko teraz bardziej na streamie spróbuję sobie przejść, tak trochę. Będzie jeden odcinek właśnie Red Dead Redemption od dzisiaj i może mi się uda wyczesać Diablo Immortal i może Deadloopa, może odpalę na 2 godziny. Zobaczymy. Elden Ringa muszę update zaśpiewać. Jezus Maria, po prostu.
Czasem mi się psuje, wiecie, ten Elden Ring i po update'cie i muszę wyrzucić i na nowo sobie ściągnąć. Dziwne. Nie wiem czemu. Na konsoli by było łatwiej. No więc albo Deathloop, albo Dying Light. Town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Jedź! Jedź! Jedź, jedź! No, jeśli chodzi o plusa, bo już jest dzisiaj plus. Wypowiem się na ten temat na live, na streamku. Nie dowiecie, co jest grane, o co chodzi. Czy zamierzam kupić sobie, czy nie. Dowiecie się na streamie. Będę mieć dać zaległości w Diablo. Tam mam ten... Dniówki nie mam zrobionych wczoraj. Ech. Couple new ranch hands will be collecting on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Co my robimy? Aha, tam na dole ten... Okay, I think that's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Da się jakieś przybliżyć? Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. Dobra, cię macie nie trafić. That ought to do it. Aha, ale oni tu chyba jadą, co? Nie, znikły. Let's go round them up. Chcemy tak sobie ich zebrać. Tak po prostu. A to nie mój koń. Go get the strays. You ever work on a ranch, Marston? No. You? Oh, day here or there, but not much. Most cowboys I know are dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. No, te były... Właśnie nie wiem, czy to obce były... obce, tak, obce. Kosmici. Obce były, czy właśnie też jakieś ten... Jakieś bydło w pierwszej części się... zaganiało z jednego miejsca na drugie. Akisz, owieczki, akisz, akisz? A kysz. Bio, bio, wieczka. Kupce. Będzie wam raźnie. You know what? Marston, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank. Keep watch for any trouble. I brought you in. Anyway, you were saying? It'll be quicker this way. Trust me. This ain't the right time for you to be learning how to hurt. All right, whatever you say. Na kamieniu mi się zwiesicie, co? Jedna mi się zwiesiła. Halo! Więc ja będę przez kamień skakać. Kurde, jedź! Super. Jedź, jedź, jedź.
Ojej. Jedźcie, bo was zjem. Wio! Koniki. Czy te owieczki po prostu mają jakąś tam trasę wyznaczoną w grze, że one raczej nie ten... nie uciekną wam. Jakoś specjalnie. No bo też to by było, wiecie, wkurzające robić ten etap milion razy, no bo jedna owieczka gdzieś utknęła. One wiedzą, gdzie mają jechać. Jejku. Wio. Szybko, halo! No wio! Jejku, przepraszam, owieczko. Tak, już zabłąkane przestają iść ze stadem. Wy, łowce, ale łowce w lewo. Trochę. Szybko, owieczki, szybko. Odcinek się nagrywam. Muszę zdążyć. Znaczy, i tak zdążę. I kończy się brudny. Hej. Ty, a ty co? Zaproszenie potrzebujesz? Precz. Do stada. Dało się. Macie owieczki wszystkie. They're okay. Well, you seem better around here. I've seen ones with less. Które co? Ambiguity about their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say you give me 25% kickback and I won't say nothing to nobody. A w łeb nie chcesz dostać 25%? Sure, I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying. But we're paying. Go on now. No dobra, zawsze coś tam wpadnie. Dutch is waiting for us at the saloon. He is? SMS-a dostał, że czeka w salonie. I thought we was doing the robbing here. Still good money. No. Raczej tak, no. Can't swim. Give it a rest, will ya? We ain't kids no more. No, never really was. A, mój koń jest brudny. Widać. W takim biednym salunie, co on tu robi? Idź konia przywiąż. Mojego kunia trzeba wyszczotkować. Stój. Słońce. Nie, ja najpierw muszę konia wyczeszać, bo jest taki brudny, widać. Mój konik. Poklepał i dobry jest. Not everything, but in the you, sir. I don't believe in absolutes, just shades of gray. Compromises. Compromises. Well, I have never... Gentlemen. Dutch, Leopold. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay, a few sheep. Leopold,
my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen? Drink? Sure. A, widzimy cię poza miastem, jakim cudem, co ty tu robisz? I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. I wylali. Get out here! O, Boże. What the hell? O Boże, już ci nas znaleźli! Jezus Maria! O, ten się znalazł! O kurde! Tego co ukradliśmy ten... ten pociąg jego. A, Boże. Nie, Johna nie może zabić! Znaczy, nie zabije. Dobrze o tym wiecie. A ja coś wykombinuję. Użycie umiejętności pewnie tej. What is worse than admonishing a man for the sins of another? On już wie. Wants to be... Co to było? Nie trafiłam! Wiem, że właśnie ten. W jedynce się oznaczało ich fajnie, tylko nie pamiętam. Wants to be the Messiah, not me. No, a pewnie dłużej pozwolić ci celować. Dobra, o to chodziło. O Boże. Zaś będę mieć długi. Kurde. A ty kto? Jezu, John, proszę cię, chłopie, bym cię trafiła, Jezu, chłopie. Nie będzie macanek. Strauss? Idę. Aha, tak miało być. Jak mam pchać? Aha, oni będą pchać, a ja mam jako ten używać. Jako zasłony. Moja zajebista celność. Halo, moja zajebista celność. Zgubiła się. Kuźwa, zaraz mnie... Właśnie. Te pistoleciki są czasem takie... nieogarnięte. Może ten drugi. O, olbrzyna. O, a tam broń leży w ogóle. Już. Amunicja. Chętnie. No dobra, mam coś takiego. Wiecie, bo ja nie wiem gdzie... No i nie mam już amunicji do tej fajnej broni, a nie mam jakiejś innej. Polanko. Już olbrzyma wolę. Dobra, gdzie jeszcze jest? Tu ktoś jest.
Dobra, dostał. Kurde, nawet trafić nie mogę, jak zwykle ja. Dobra. O kurde, amunicja mi się skończyła. Więcej was mama nie miała. Standardowo. Jak podnieść Strausa, jak tu tyle ludzi do mnie napindzila? No teraz mogę. Ewentualnie. Chodź Straus. Oni bronią nas. Raus, biegniemy. Znaczy ty, ten... Konie niezadowolone są. Dobra. Już pakuję go. Ale czy oni nie czasem nie pojadą za nami? No właśnie, żeby nikt nie śledził nas. O kurde, już? Aha, oni sobie pojechali, a jeszcze... O Jezu. No dobra, ale najpierw ten, muszę wyciachać tych gości tutaj. O nie, to nie ma sensu. Ucieknij. Bardzo szybko uciek... No nie, no... Że nie będę siedzieć i się bronić w nieskończoność. Trzeba uciekać. Jak najszybciej. No wow, Amerykę odkryłeś. Pierdziele, koń. Nikt. Ała. Tak ucieknę wam. Mam taką nadzieję. Nadzieję. Dobra, schowaj tą broń, bo cię przypowalnia. Czemu nie ma pay and spray dla koniów? Ja potrzebuję. Ten. Tak, to był dobry pomysł przez wodę. W zasadzie powinien być, żeby ten... Zapach. Zapach. Zapach zniknął mój. Nie będą widzieć. Nie wyczują mnie. Dobra. Jakoś to wyszło w miarę. Dobra, może hamuj koniu. Bo cię trzeba nakarmić i mnie też. To co, już zwijamy się z naszego pięknego miejsca? Dobra. Konia chciałam. Aha, to muszę zejść z niego. Jeszcze go sobie nakarmię. No i okej, skończymy sobie tu odcinek. W następnym odcinku... Co, spakujemy manatki? Z Valentine 60 dolców to kosztuje. Ale raczej, wiecie, zapłacę sobie. Tutaj mam akurat ten... Między odcinkami podjadę, zapłacę sobie, żeby mnie tu raczej ktoś nie dopadł. Tu raczej Valentine mamy już przerąbane. Na jak długo, to nie mam pojęcia. Może na chwilę. Nie wiem. Przekonamy się z czasem, jak to wszystko będzie wyglądać. No nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobał. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Red Dead Redemption 2. Dzięki. Cześć.